Siemanko, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hof Bergman. Gramy aktualnie na wersji mapy 1.0.0.62 po moim edycie. Edyt zawiera dodatkowe uprawy oraz kilka innych ciekawych rzeczy, które w międzyczasie będziemy sobie omawiać. Jak widzicie, wczesna jesień, słuchajcie, mam wszystkie pola gotowe już pod żniwa. Wszystko czeka, aby kosić, ale musimy sobie zacząć przede wszystkim od zwierząt. Ja przegrałem cały jeden sezon po to tylko, żeby popchnąć jak gdyby krowy, tak, żeby rozpoczęły produkcję mleka, bo na produkcję mleka na sezon czeka się cały rok, więc ja sobie to przegrałem jak gdyby bez waszej obecności i bez praktycznie upraw, tam mało co sobie uprawiałem. Natomiast teraz już krowy zaczęły dawać mleko. Kozy zaczęły również dawać mleko, bo mam krowy oraz kozy. Ale słuchajcie, po lecie wszystkie zwierzęta zwiozłem z powrotem do obór i tam jest, słuchajcie, bida. Zobaczcie, u owiec jest praktycznie zero. Wszystko jest na zero oprócz wody. Odrobinkę wody tylko mają. U kóz, przepraszam. I tak samo krowy. Zobaczcie, jest wszystko na zero oprócz wody. Mają odrobinkę wody. Także no musimy na biegu sobie ogarnąć karmienie zwierząt i zaczniemy sobie, słuchajcie, w pierwszej kolejności od zrobienia wysłonek buraczanych. Tak, dobrze słyszeliście, na mojej wersji mapy można sobie robić wysłodki buraczane. Do tego celu służy taka oto maszyna Bitpulp Mixer, którą można kupić w sklepie w zakładce obiektyw, w podzakładce wyposażenia produkcyjne i zobaczcie, tutaj jest Bitpulp Mixer. Do produkcji potrzebne są buraki, kukurydza oraz potas. Z tego wychodzi nam pulpa buraczana, tak? Czyli wysłodki buraczane. Pojemność zbiornika zasobnika 20 tysięcy litrów, cena 25 tysięcy euro. Nie jest to tania zabawka, ale fajnie, bo wysłodki buraczane możecie dawać zwierzętom oczywiście jako karmę. Tak jak widzicie tutaj, zobaczcie, zamiast kiszonki kukurydzianej, czy też współmiernie z kiszonką kukurydzianą, bo z tym jest, widzicie, bardzo duży kłopot, nie? Że z kiszonką kukurydzianą, to w innym odcinku sobie opowiemy, bardzo dużo ludzi też ma problem. Nie wiedzą, co to jest kiszonka kukurydziana, bo wielu z was żyje cały czas takim pojęciem, podejściem, że kiszonka to kiszonka, tak? Natomiast tutaj, jak widzicie, na Hof Bergman są dwa rodzaje kiszonki. Jest kiszonka kukurydziana i siano kiszonka. I to są dwie inne kiszonki, słuchajcie. Siano kiszonkę robicie z trawy, z koniczyny. Z tego możecie robić siano kiszonkę. Natomiast kiszonkę kukurydzianą robicie z plew kukurydzianych. Tak? Jeżeli dosypiecie do silosu plewy kukurydziane, to nie wyjdzie wam siano kiszonka i odwrotnie. Dlatego tutaj współmiernie do kiszonki kukurydzianej można karmić krowy również wysłodkami buraczanymi. Można te wysłodki buraczane również dawać owcom i kozom zamiast siano kiszonki. Tak? I pogadamy sobie chwilkę, a w międzyczasie zaczniemy tą produkcję tych wysłodek buraczanych. To jest oczywiście mój autorski pomysł, te wysłodki buraczane. To znaczy tak nie do końca całkiem autorski, bo jak widzieliście, maszyna jest wam bardzo dobrze znana. To jest po prostu przerobiona maszyna do produkcji nawozów tych stałych. Tak? Pozwoliłem sobie ją troszeczkę przeedytować, przerobić, zrobić na własne potrzeby maszynę do produkcji wysłodek. I te wysłodki będziemy sobie robić właśnie w takowej maszynie. Tak? Natomiast sam pomysł jako pomysł jest oczywiście mój autorski, tak? Bo Andy, czy też LS Farmings w edycji do Farminga 19 póki co jeszcze tych wysłodek nie dodał. Ci z was, którzy grali w 17, doskonale wiedzą, że w 17 były wysłodki buraczane, natomiast tutaj w 19 tych wysłodek nie ma. To jest pierwsza rzecz, którą sobie tutaj jak gdyby dorobiłem, tak? Drugą rzeczą, którą pokażemy sobie również w innym odcinku, być może na wiosnę, posiewach, pokażę wam, że tutaj można teraz również na tej mojej wersji mapy robić sobie samemu herbicyd, czyli ten środek chwastobójczy, tak? Na opryski.
Nie musicie go kupować gotowego, tylko można go sobie zrobić samemu. Również w nowej maszynie, która również jest przeedytowana przeze mnie z maszyny do robienia kompostu płynnego, czy też nawozu płynnego, przepraszam, ale to w innym odcinku. Jeżeli chodzi o edycję mapy, to edycja sprowadziła się w tym momencie tylko i wyłącznie do dodania właśnie tych wysłodek oraz możliwości produkcji tego herbicidu. Nie robiłem żadnej edycji terenu póki co, na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale póki co na tą chwilę nie ma żadnej edycji terenu, czyli teren pozostał taki sam, jak był w oryginalnej mapie. I ostatnią różnicą między wersją 1.0062 Andiego a tą wersją, którą ja roboczo sobie nazwałem 1.0065, jest jeszcze różnica taka, że ja posiadam tutaj dodane również dodatkowe uprawy. Dodatkowe uprawy, jakimi jest orkisz, proso, pszen, żyto oraz mak. Takowe uprawy dodatkowe sobie dodałem do tej mapy, tak żeby było po prostu ciekawiej, kolorowiej. Póki co wszystko ładnie, pięknie działa. Będziemy sobie przeprowadzać żniwa, to będziecie również widzieć. Jak widzicie, sypię sobie tutaj te buraki cukrowe do tej maszyny. Tutaj zasobnik, jak widzieliście, ma 20 tysięcy. I tutaj proporcje to są takie, że praktycznie 90% wkładu tych wysłodek buraczanych to są buraki cukrowe. W 90% praktycznie możecie sypać tutaj, znaczy nawet wręcz musicie sypać, żeby uzyskać tą mieszankę prawidłową. To są buraki cukrowe. Bodajże z tego, co pamiętam, od 5 do 15% to jest kukurydza w ziarnach, którą również musimy dodać tutaj do tej maszyny. Sobie ją zasypiemy. Myślę, że tak gdzieś około 3000. O. I resztę oczywiście stanowi potas, który również dodajemy w odrobinie. Tam jest w zakresie chyba od 1 do 5%, czy od 2 do 5% jest to potas. Potas oczywiście możecie pobierać z tego dispensera, z tego zasobnika, który macie do produkcji nawozów sztucznych. Tam jednym z trzech tych składników jest właśnie potas. Za chwilkę go sobie właśnie pobierzemy. On znajduje się tu z prawej strony w tej komorze. I załadujemy sobie tutaj tego potasu. No nie wiem, tak 1500 może. O, 1300, myślę, że to wystarczy, że powinny być te proporcje ok. Słuchajcie, tak jak mówiłem, musimy zacząć sobie w pierwszej kolejności od ogarnięcia tych zwierząt. I przy okazji tego ogarniania tych zwierząt pokażę Wam, na czym polega cała akcja związana z produkcją, inaczej, z obsługą tego systemu węży, bo cały czas jest to temat rzeka dla bardzo wielu z Was, którzy grają na mapie Hofbergmann, nie wiem, od, jak to się mówi, wczoraj. W szczególności dla tych z Was, którzy grają od niedawna na Hofbergmann. Jest to po prostu kamień milowy, jakieś straszne rzeczy, niewiarygodnie ciężkie sprawy, których nie możecie ogarnąć. My sobie tu włączymy, niech to się nam produkuje, a w międzyczasie polecimy sobie właśnie z wodą. Słuchajcie, od wersji 1.0062 nie ma obowiązku posiadania takiej modyfikacji jak system węży, jak manure system, tak? Ten mod się nazywa manure system. Oczywiście możecie z nim grać jak najbardziej i on bardzo tutaj pomaga, usprawnia tą rozgrywkę, tak? Natomiast nie jest on niezbędny, nie jest on wymagany do tego, żeby tą rozgrywkę prowadzić, jak to było we wcześniejszych wersjach, że musiał być ten mod. Macie, jeżeli chodzi o pojenie zwierząt, czy też o wybieranie mleka ze zbiorników, macie zawsze dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest za pośrednictwem korzystania z systemu węży. Druga możliwość to jest możliwość tradycyjna, standardowa. I tu zaczynają się schody dla Was, bo część z Was, dlatego że część z Was nawet słysząc już o tym, że jest właśnie coś takiego,
od razu wytyka coś takiego, że nie ma możliwości pobrania wody, machał Bergman bez systemu węży. Nieprawda. Słuchajcie, tutaj pewnie bardzo wielu z Was nie wie, ta fontanna, czy też ta pompa taka ręczna, która tutaj stoi naprzeciwko domu, ona nie jest tylko jako element dekoracyjny, ale to jest normalnie punkt poboru wody. Jak pobrać stąd wodę, słuchajcie? Otóż podjeżdżając beczką, za czym podjedziecie, pamiętajcie, że musicie otworzyć pokrywę zbiornika, tak? Otwierając, bo ja Wam tutaj włączę podpowiedzi, otwierając pokrywę zbiornika i cofając tyłem do tej fontanny, do tej pompy ręcznej, jak za chwilkę zobaczycie, zapali Wam się możliwość załadunku tej wody bez żadnego węża, bez żadnego systemu węży. Ten trigger jest dość, możecie próbować sobie również bokiem, bo on jest dość wąski, tak? Więc jeżeli, o, widzicie? I zobaczcie, pod literką R macie możliwość rozpoczęcia napełniania wody. I zobaczcie, tą wodę poprzez wciśnięcie klawisza R normalnie od razu Wam się pobiera, tak? Więc macie możliwość pobrania tej wody bez systemu węży, tutaj na gospodarstwie. Drugim sposobem pobierania wody jest oczywiście pobieranie wody poprzez system węży i to możecie wykonywać tutaj w tym hydrancie, który znajduje się obok myjki ciśnieniowej. I tu znowuż zaczyna się cała seria problemów bardzo wielu z Was, że nie możecie tego obsłużyć, że Wam nie łapie triggerów, że nie wiecie jak to działa i tak dalej. Ja już to chyba ze dwa razy tłumaczyłem, ale postaram się Wam to wytłumaczyć jeszcze raz. Przede wszystkim podstawową rzeczą, słuchajcie, jak już wcześniej też wspominałem, pamiętajcie, żeby do tego używać, do obsługi, ojej, przepraszam, do obsługi tego hydrantu musicie korzystać z węża, który znajduje się w zakładce LSFM Universal Tank Pack i na końcu prawie, zobaczcie, macie dwa węże do obsługi płynów. Jest ten cieńszy wąż i gruby wąż. I za pośrednictwem tego cienkiego węża tylko możecie tą wodę tutaj pobierać. Oczywiście te węże również są, na przykład tutaj bodajże chyba w zbiornikach gnojówki są te grube, jak widzicie, a bodajże chyba w zakładce zwierzęta, czy tudzież, gdzieś widziałem te węże jeszcze. Były też wąż ciężki, był cienki był. W każdym bądź razie najlepiej korzystać z tych węży tu, z tego LSFM Universal Tank Pack, dlatego, że one są najbardziej jak gdyby współgrają, tak, z mapą. Więc musicie sobie taki wąż zakupić, cienki. Mając już ten wąż, chwytając go ręką, myszką w rękę, pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, musicie go podłączyć. Podchodzicie do, ja włączę podpowiedzi, żebyście widzieli. Podchodząc do tego gniazda, tego hydrantu, trzymając ten wąż, zapala Wam się opcja pod prawym przyciskiem myszy, podłącz wąż. Podłączacie ten wąż. Adekwatnie, dokładnie tak samo robicie z drugiej strony, czyli podłączając wąż do beczki. Jak widzicie, również pojawia się Wam opcja podłącz wąż. Podłączamy ten wąż. I to jest pierwsza czynność, jaką musimy zrobić. Kolejną czynnością, którą tu znowuż zaczynają się problemy bardzo wielu z Was, jest to, że mówicie, że nie macie triggera do otwarcia zasuwy, żeby otworzyć zasuwę. Słuchajcie, musicie tak manewrować myszką, żeby zapaliła Wam się ta łapka. Widzicie, jak zapali Wam się ta łapka, w tym momencie macie dwie możliwości. Odłącz wąż pod lewym przyciskiem oraz otwórz zasuwę pod prawym przyciskiem myszy. Otwieracie zasuwę. Adekwatnie, dokładnie tak samo robicie przy beczce. Również ta łapka, jak Wam się pojawi, macie możliwość otwarcia zasuwy. Otwieracie zasuwę. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, jest wejście do ciągnika. I tu bardzo ważna rzecz, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że musi być włączony silnik ciągnika. Bez włączonego silnika nie rozpoczniecie procesu napełniania wody. Pierwszą rzeczą jest to, że silnik musi być włączony. Kolejną rzeczą, którą musicie zwrócić uwagę, zobaczcie pod literką Z, jest zmień kierunek pompy na pompowanie lub zmień kierunek pompy na wypompowywanie. W tym momencie musicie zmienić sobie to na pompowanie, tak? Bo wy
pompujecie wodę do beczki, czyli mamy w tym momencie mamy prawidłową pozycję, tak? Bo teraz jeżeli wcisnę Z, to zmienię na wypompowywanie, tak? Czyli ja muszę zrobić na pompowanie, tak? Czyli pompuję wodę do zbiornika. To jest pierwsza rzecz, którą musicie zwrócić uwagę. Drugą sprawą jest wciśnięcie pod literką R, włącz pompę w zbiorniku. I włączając pompę pod literką R, zobaczcie, woda Wam się zaczyna tankować. Ta woda zaczyna się nabierać do tego zbiornika, tak? Jak widzicie, tutaj pobierając wodę z tego hydrantu, tą wodę pobieracie sobie za darmo. Natomiast tam przy gospodarstwie, przy domu, ta woda jest oczywiście płatna. Ja sobie zatrzymam ten proces tankowania tej wody, żebyśmy troszkę szybciej pogonili, żeby Wam pokazać, co trzeba dalej zrobić. Po zakończeniu procesu tankowania, pierwszą czynnością, jaką musicie zrobić, to jest zamknięcie z powrotem zasuw. Czyli zamykacie zasuwę po stronie beczki, zamykacie zasuwę po stronie hydrantu i odpinacie wąż z jednej, z drugiej strony. Ten wąż sobie możecie tu odłożyć na ten wieszak i w tym momencie zatankowany zbiornik możecie jechać do zwierząt, aby tą wodę przetankować. I teraz tutaj znowuż macie możliwość wyboru, czy chcecie tą wodę tym zwierzętom dawać za pośrednictwem węży, czy też zwyczajnie. Tak jak widzicie, mi się od razu już zapalił komunikat, że mogę wodę wyładowywać. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, zobaczcie, tu z tyłu za zbiornikiem jest taki zawór. Ja Wam włączę podpowiedzi. I zobaczcie, pod lewym przyciskiem myszy macie aktywować napełnianie węża. Widzicie? Tutaj jest troszeczkę błędnie to przetłumaczone, ale ja to postaram się przeprawić, to tłumaczenie. W momencie, kiedy ten zawór w każdym razie podniesiecie, jak widzicie, do góry, oznacza to, że macie możliwość przeładowywania wody właśnie poprzez zwykły, standardowy trigger, tak? Czyli bez węży. W momencie, kiedy ten zawór, jeszcze Wam pokażę, że ta woda się rzeczywiście uzupełnia. Zobaczcie, widzicie, leci bez problemu. W momencie, kiedy sobie ten zawór podniesiecie, znaczy opuścicie w dół, w tym momencie nie macie już możliwości przetankowywania tej wody, widzicie, bezpośrednio z triggera. Czyli musicie obsługiwać to za pomocą systemu węży. I tutaj sytuacja znowuż jest adekwatnie, dokładnie taka sama, jak była przy pobieraniu tej wody, tak? Czyli, o kurczę, poleciał mi wąż, ciekawe czy nie wpadł gdzieś daleko. Czyli pobieracie sobie. No i teraz będę miał problem, powiem Wam szczerze, żeby ten wąż stąd zabrać. Dobra, udało się. Z tą tylko różnicą, że przy tym hydrancie mieliście zasuwy po obu stronach. Natomiast tutaj przy zbiorniku, konkretnie przy zbiorniku dla krów, tego zaworu tu przy zbiorniku dla krów nie ma. Więc pierwsze co robimy, to podłączamy sobie wąż do tej naszej beczki z jednej strony, z drugiej strony. Otwieramy sobie zasuwę przy beczce. Oj kurczę, przepraszam, nie ten przycisk. Otwieramy sobie tą zasuwę naszej beczki. Podchodząc tutaj, o, widzicie, jest łapka i otwiera nam się zasuwa. I tu teraz w tym momencie, zobaczcie, musimy zmienić sobie na zmień kierunek pompy na wypompowywanie, tak? Czyli teraz wypompowujemy wodę ze zbiornika. I wciskając literkę R, jak widzicie, znowuż ta woda nam się elegancko tutaj pompuje. W momencie, kiedy zgasicie silnik, zobaczcie, natychmiast przestaje woda nam się uzupełniać. Także bardzo ważna rzecz, pamiętajcie o tym. Drugą sprawą, jeszcze przeskoczymy sobie na koniec z powrotem tutaj i zabierzemy sobie te wysłodki i zawieziemy je do krów. Jeszcze jeden bardzo ważny temat, który chciałem z Wami poruszyć.
Skąd u bardzo wielu z Was biorą się problemy z mapą Hofberga? Są jak gdyby dwie główne przyczyny, słuchajcie, tego problemu, że macie problem z obsługą mapy. Czy to jeżeli chodzi o system węży, czy to jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne funkcje mapy. Pierwszą podstawową sprawą, słuchajcie, jaką wykonujecie błędnie, to jest to, że posiadacie dziesiątki, setki, a nawet i tysiące, bo i takich miałem tutaj miłośników modyfikacji, że posiadacie dziesiątki, setki, a nawet tysiące różnych modyfikacji na swoich komputerach i próbujecie z tymi modyfikacjami grać na mapie Hofberga. Słuchajcie, to jest zabójstwo, po pierwsze dla waszego komputera, po drugie dla samej mapy Hofbergman. Mapa Hofbergman jest chyba bodajże, z tego co kojarzę, najbardziej oskryptowaną mapą farmingu 19. Zresztą w 17 było również podobnie. Więc musicie być naprawdę bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o dobór modyfikacji grając na mapie Hofbergman. Ja osobiście powiem Wam szczerze, że nie zalecam w ogóle korzystania z modyfikacji grając na mapie Hofbergman, a jeżeli już, to korzystajcie naprawdę ze sprawdzonych modyfikacji, z tych, które znacie, dobrych stron. Tutaj część z Was może mnie powiesić lub nie, zgadzać się z moją opinią lub nie, ale nie pobierajcie, proszę Was, modyfikacji, jeżeli gracie na mapie Hofbergman, nie pobierajcie modyfikacji z takich stron jak LS Portal czy inne. Te strony oferują tysiące modów i uwierzcie mi, 80% tych modów to są po prostu śmieci. To są mody pseudotwórców, którzy uważają się za modmakerów, pobierają kogoś mod gdzieś tam, skądś tam, coś tam sobie modyfikują, narobią tylko jeszcze większego bałaganu niż to jest warte w tym modzie, potem wrzucają go na LS Portal czy inne strony tego typu, a Wy to potem pobieracie. Pobierajcie mody tylko i wyłącznie naprawdę z dobrych stron, z dobrych źródeł, najlepiej bezpośrednio od twórców. Bardzo wielu twórców swoje modyfikacje udostępnia poprzez linki, wklejając linki na swoich profilach, czy to facebookowych, czy youtube'owych. I bardzo proszę Was, korzystajcie z tej metody pobierania modyfikacji. Kolejną bardzo ważną rzeczą, błędem, jakim bardzo wielu z Was robi, to jest wypakowywanie tych modyfikacji do folderu mod. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, słuchajcie, krąży tysiąc opinii, wypakowywać, nie wypakowywać. Zawsze się modów nie wypakowywuje, pamiętajcie o tym, modów, modyfikacji się nie wypakowywuje do folderu mod. Każda modyfikacja, która jest w formacie zip, spakowana w formacie zip, w takim formacie musi zostać i w takim formacie musicie ją wkleić do folderu mods. Wyjątkiem jest, jeżeli pobieracie modyfikację, na przykład paczkę jakiejś modyfikacji, którą należy rozpakować, tak? Bo to jest wtedy tak, że to jedno pierwsze archiwum, główne archiwum mod z modami, które pobieracie tą paczkę w formacie zip, ona w środku, jak ją otworzycie, ona również ma wiele archiwów zip poszczególnymi modami. I to jest jedyny przypadek, kiedy musicie wypakować do folderu mods modyfikacje. Natomiast jeżeli pobieracie modyfikacje takie pojedyncze, nazwijmy to, to tych modyfikacji nie wypakowujecie, tylko po prostu wklejacie ten folder, to archiwum zip, wklejacie sobie bezpośrednio do folderu mods. To jest druga rzecz. Trzecią rzeczą to jest, tak jak już wcześniej wspominałem, mapa jest bardzo wrażliwa na modyfikacje i trzeba naprawdę uważać z modyfikacjami, a już w szczególności z modyfikacją i z całą grupą modyfikacji z grupy Global Compan. Oczywiście wersja 1.0.0.62 jest już kompatybilna z modem Global Compan. Nie ma tutaj większego problemu, żeby tej modyfikacji używać na tej mapie, natomiast nie do końca tak jest. Musicie być naprawdę bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o korzystanie z modu Global Company, dlatego że duża część modyfikacji tworzonych na skrypcie Global Company po prostu nie działa na mapie Hofbergman, a wręcz zakłóca pracę innych funkcji mapy, dlatego że są oparte na tych samych, bądź też bardzo podobnych skryptach,
które zaczynają się po prostu na mapie gryźć. Także pamiętajcie o tych podstawowych zasadach, żeby nie pobierać modyfikacji na mapę Holbergman, a jeżeli już, to pobierajcie je bardzo ostrożnie, bardzo dobrych źródeł, sprawdzonych modyfikacji, które wiecie, że na pewno działają, że są wszystko w porządku, że nie zaśmiecają Wam komputera. Także tak to, moi mili, wygląda. Mam nadzieję, że Wam tutaj objaśniłem mniej więcej, jak wygląda sytuacja związana z tym systemem węży raz jeszcze. I pokazałem Wam tą nową maszynę do wysłodek, jak ona wygląda i jak to się produkuje. Jeszcze Wam pokażę w sklepie również, że możecie te wysłodki sobie sprzedawać. Możecie te wysłodki sobie sprzedawać. O, tutaj jak widzicie, są wysłodki buraczane i możecie je sprzedawać u handlarza zwierząt. Jeszcze na sam koniec pokażę Wam tylko tutaj, jak wspominałem wcześniej, że posiadamy tutaj dodatkowe uprawy, jakimi są pszen, żyto, proso, mak oraz orkisz. To tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Spotkamy się już w niedalekiej przyszłości na kolejnym odcinku. A ja zakasam rękawy i biorę się ostro do pracy, jeżeli chodzi o obróbkę zwierząt. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki. Cześć. Thank you.